sponsorem programu są Militaria.pl. Dobry wieczór. Witamy Państwa. Kolejny raz głos z Berlina. Mówimy o Niemczech, dyskutujemy o Niemczech, dyskutujemy na różne tematy, a nasz dzisiejszy wieczór. Na wstępie opowiemy coś, o czym Niemcy rozmawiali w trakcie ostatnich dwóch tygodni, bo nasze nagrania prezentujemy Państwu regularnie co dwa tygodnie. Ale nasz dzisiejszy temat będzie związany z szalikiem mojego tu redakcyjnego kolegi. Jest ze mną Tomasz Woloszy, który jak widać jest fanem Borussii Dortmund. Dziś, proszę Państwa, będzie o piłce nożnej, a w szczególności o Bundeslidze. Jaki ona miała wpływ na Niemcy, jaki stosunek Niemcy mają do piłki nożnej i co to dla tego kraju ekonomicznie, społecznie, ale także politycznie znaczy. O tym chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Witamy. Ja, Aleksandra Fedorska i Tomasz Woloszyn. Witamy wszystkich naszych widzów i słuchaczy. No więc zaczynamy dzisiaj temat futbol, czyli piłka nożna, a zwłaszcza Bundesliga. Zacznijmy od tego, skąd się wzięła piłka nożna w Niemczech. Troszeczkę historii się nam przyda. A więc piłka nożna trafiła do Niemiec w 1870 roku. To był sport najpierw w szkołach gimnazjalnych, w których grali uczniowie. To było tylko na tym poziomie grane. Potem coraz więcej klubów w Niemczech powstawało. Bardzo dużo powstało w zagłębiu Rury tych klubów. Do tego zaraz jeszcze wrócimy. A ogólnie zrzeszenie Deutsche Fußballbund powstał w 1909 roku i od tego zaczęła się historia piłki nożnej. Pierwsze kluby, które powstały, istnieją nawet do dzisiaj, to mamy FC Schalke 04, mamy VfB Dortmund, prawda? München Gladbach, Frankfurt, Leipzig, czyli Lipsk. I to są pierwsze kluby, które w Niemczech powstały. Się trochę zajęliśmy historią w zagłębiu Rury tych klubów. I taka ciekawostka jest, że na przykład VfB Dortmund powstał w 1909 roku w lokalu, w takiej knajpie, gdzie się spotkało 18 młodych chłopców, którzy byli górnikami i częściowo to byli pracownicy fabryk. Z tego taka ciekawostka, część to byli Polacy albo rodzice pochodzili z Polski, głównie z Mazur, podkreślam. To wrócimy teraz też od razu do FC Schalke, gdzie w latach 20. Największymi gwiazdami piłki nożnej w FC Schalke to było dwóch graczy, którzy właśnie rodziny pochodziły z Mazur. I FC Schalke było jedno z największych i najpopularniejszych klubów. Też w międzywojennym czasie zdobyło z 7, jeżeli się nie mylę, lat 6 tytułów jako mistrzowie Niemiec. W czasie też przed pierwszą wojną piłka nożna stała się bardzo popularna w 1910, jeżeli się nie mylę, ponieważ zostało wpisane to wojsko jako sport wojskowy. Przez to coraz więcej ludzi zaczęło w piłkę nożną grać. Tak samo powiedzmy od 1925 roku taka popularność była tak wysoka, że już wtedy mieliśmy pierwsze audycje live przez radio. I wracając też do Schalke, w latach 20., w chyba 1928 wybudowali pierwszy stadion, taki większy, gdzie mieliśmy nawet do 28 tysięcy widzów, którzy te pierwsze mecze oglądali. Wiadomo,
czas międzywojenny był bardzo ciężkim czasem. Dużo znanych wtedy graczy już zginęło na wojnie albo zostało skaleczonych, rannych. I dopiero po wojnie znowu ta piłka nożna odżyła, jeżeli się nie mylę, w 1954 w Mistrzostwach Świata Szwajcarii, jak Niemcy zdobyli mistrza świata, wygrywając z Węgrami. Od tego momentu cała niemiecka społeczność zaczęła tą piłką nożną żyć. Po II wojnie światowej brakowało czegoś w tym społeczeństwie, brakowało tej jednej myśli, czegoś wspólnego. I tym piłka nożna w Niemczech wszystkich zaczęła złączać. A Bundesliga, jako Bundesliga, powstała dopiero w 1963 albo drugim, jak złączono wszystkie trzy sektory, czyli brytyjski, francuski, amerykański, w jedność, i wtedy powstała Bundesliga, jako do dnia dzisiejszego. Mówiąc o Niemczech Zachodnich, prawda? Tak. Bo oczywiście też w Niemczech Wschodnich też oczywiście, że grano w piłkę nożną i to też na całkiem wysokim poziomie. Oczywiście. Ale tam zaczęło się wszystko w socjalistycznym świecie od tak zwanych klubów zakładowych. Chciałabym uzupełnić, że mniej więcej w tym okresie końcowego XIX, początku XX wieku, w ogóle w Niemczech narodził się taki ruch fizkultury. Jan, tak? Ten jakby ojciec niemieckich wszystkich klubów sportowych. Praktycznie w każdej miejscowości powstaje w tym okresie klub sportowy. One się nazywają często Turnverein, dlatego często jest to TUS, prawda? Tak, tak, tu się zgadza. I tu mamy znowu taką małą ciekawostkę. Borussia Dortmund nie powstała jako klub piłki nożnej, ponieważ był problem z zarejestrowaniem tego klubu, bo już było tyle klubów w Niemczech, że ta organizacja dała stop na przyjmowanie nowych członków. To taki pewien szef BVB powiedział, to my to zrobimy inaczej. Po prostu zrobimy Borussię Dortmund jako klub lekkoatletyczny. I dopiero po pół roku członkowska wpisali to jako klub piłki nożnej. Tych klubów jest, ale też historycznie było, mi się zdaje, jeszcze więcej. I naprawdę każda maleńka wioseczka ma swój klub sportowy, który najczęściej ma jeszcze swoje pojedyncze sekcje, tak? Wiadomo, najbardziej lubiana jest ta piłka nożna, ale jest też często i tam sekcja, na przykład na północy Niemiec, oczywiście piłka ręczna. Tak. Tradycyjnie gimnastyka, nie? Płonem jako takie, więc to wszystko zaczyna się w końcowym etapie XVIII wieku, tak jak na to wskazałeś, prawda? Ale jest też związane z rozwojem wielkich zakładów. Nieprzypadkowo jest to Zagłębie Rury. Po prostu mamy tam zakłady Krupa i inne wielkie zakłady, które mają przyzakładowe kluby też, prawda? I też jakby skupiska ludzi, one mają to środowisko, gdzie ten sport może się rozwijać. Tak, tak. Do tego trzeba powiedzieć, że na początku ogólnie to był sport kompletnie amatorski. DVB jako Związek Piłki Nożnej miało wpisane w regulamin, że to chodzi o piłkę nożną amatorską. Gracze maksymalnie co w tym pierwszym okresie dostawali to posiłki przed albo po meczu. Nic więcej nie dostawali. Jak by się pomyślało, prawda, dzisiaj o tych kwotach, tak? Tak, jak tak. Teraz mamy twój ulubiony temat Bayern München, zeszły tydzień, tak. Kane, 100 milionów euro, to już daje trochę do myślenia za transfer.
Tak, drodzy Państwo, ja na pewno nie będę świecić taką wiedzą o piłce nożnej jak Tomas. Chyba z powodów oczywistych, ale ponieważ czytam właśnie taką literaturę jak Dibuntę, to mam informacje i ploteczki. Więc rozmawiając teraz o niemieckiej Bundeslidze, ja będę odpowiedzialna za te smaczki i ploteczki, a Tomasz będzie bardziej rzeczowo podchodził do tego sportu. Ale na początku spójrzmy na to, o czym się rozmawiało w trakcie ostatnich 2 tygodni w Niemczech. Tomasz, o czym była mowa? No, mieliśmy wiele tematów. Dalej mamy no, tą dyskusję w związku z wojną w Ukrainie z rakietami Taurus. Prawda? Ta dyskusja się już ciągnie od kilku tygodni. Widzimy postępy, że coraz więcej polityków z SPD popiera eksport albo żeby po prostu dać dalej te pociski Taurus dalekiego zasięgu no, do Ukrainy. Co blokuje? Blokuje strach polityków przed użyciem tych pocisków na terenie Rosji. To jest jeden z głównych punktów, gdzie to jeszcze są obawy. Ale to jest jedna kwestia. Tam w międzyczasie byłam troszeczkę poirytowana, bo portal T-Online puścił takie coś, że już niby jest zgoda, nie? No czytałem to też. Tak, że... Się lekko zdziwiłem, że... Ale to było no jedyne takie źródło, co to podawało. Tak, ale T-Online wychyla się. Proszę Państwa, to jest taki moim zdaniem raczej niszowy portal. Tak. I oni bardzo często, chyba możliwe dla clickbaitu, którego bardzo potrzebują, czasem wychodzą na, jakby wyprzedzają czas w swoim tam w swoim mniemaniu. I ogłaszają coś, powołując się na tak zwane źródła wewnętrzne, tak, tylko im znane. I to są zawsze takie nowinki, musimy być z tym ostrożni, bo widzę, że takie właśnie newsy, T-Online, bardzo szybko trafiają do polskich mediów i są stosowane jako pewnik. Zauważyłeś? Tak, to będzie znowu ten temat na jutro, te 2% z budżetu państwa na Bundeswehr, że jednak to, co było w zeszłym tygodniu powiedziane, a to, co zostało przekazane przez Reuters w Polsce, to są dwie kompletnie różne rzeczy. Po prostu to tłumaczenie było złe. Tak, często tak bywa. Często w Polsce dyskutuje się na jakiś temat, powołując się na niemiecką prasę, nie całkiem znając jej system. Zauważyłeś? Tak. To często widzę, to bardzo często widzę. I my jesteśmy od tego, aby Państwu pewne rzeczy tu wskazać i pewne rzeczy z naszego doświadczenia już w systemie niemieckim, pewne rzeczy przekazać, żeby Państwo bardziej sceptycznie podchodzili do pewnych newsów, które są w Polsce sprzedawane wtedy. W niemieckiej prasie pisało, że... Tak, zgadza się. To mamy bardzo często takie korektury. Tak. Słuchaj, świetny artykuł dzisiaj w Die Welt. Jak zawsze fantastyczna gazeta, która zajmuje się bardzo rzeczowo tematem, o którym będzie też dzisiaj jeszcze mowa, tematem braku pracowników. Ostatnim razem mówiliśmy o Twoim zakładzie i ten artykuł jest bardzo krytyczny i powiem Ci, posługuje się ostrym językiem, bardzo nietypowo dla Die Welt. Odniosłam wrażenie, że napisał to ktoś z zewnątrz, bo nie znałam też nazwiska tej osoby, nic mi to na nazwisko nie mówiło. I bardzo konkretnie w tym artykule powiedziano, że niby ten brak rąk do pracy w gruncie rzeczy to jest przez lenistwo. To się z tobą częściowo też zgodzę.
Ale powiem ci, pierwszy raz po prostu użyto słowo Faulheit. Faulheit. Lenistwo. I zaskoczyło mnie to. Możliwe, że wreszcie w Niemczech otworzy się ten temat inaczej. Powiem ci to tak. Dopóki, mi się wydaje, dopóki będziemy mieli rząd składający się z Zielonych i SPD, to ja to raczej czarno widzę. Okay. Jak ewentualnie CDU może w przyszłych wyborach dojdzie do władzy, to się wezmą to no, troszeczkę bardziej w ten temat. Albo jak zabraknie pieniążków, jedno z dwóch. Wiesz co, no bo klucz sprawy jest taka. To wygląda tak, że właściwie jest wystarczająco dużo pracowników w Niemczech. Oczywiście, że jest. Tylko że oni nie pracują na pełen etat. Tak, mamy kilka problemów. Mamy problem tak zwany Niedrigjob. To są te prace na niskiej krajowej. Ewentualnie są też ludzie, którzy no, dostają poniżej, co się nie powinno. I to jest jeden problem. Drugi problem jest w Niemczech tak zwany ten Teilzeit Job, że na 20 do 30 godzin tygodniowo pracę. To jest drugi problem. Trzeci problem jest też, że te Sozialleistungen, czyli to, co płaci państwo tym osobom, które są bardzo długo bezrobotni, im się nie opłaca pójść do pracy za 12,50 euro. Się nie opłaca. Powiedzmy, damy tu przykład. Państwo płaci tej danej osobie X kompletnie mieszkanie razem z prądem, razem z wodą. Wszystkie opłaty są przez państwo płacone. Liczmy 600-700 euro. Zależy od miasta i od regionu. To są różne ceny. To jest jedna rzecz. Ta osoba dostanie tam od państwa na rękę miesięcznie chyba 450 euro. Ten Hartz-IV-Satz, nie mam tego teraz w głowie. Taką podstawę egzystencji, nie? Tak, tak. Ale wszystkie opłaty są płacone. I teraz jak się popatrzymy dalej, ta osoba idąc do lekarza jest pacjentem prywatnym. Czyli ta osoba dostaje szybciej terminy do specjalistów, jest szybciej obsługiwana. To jest najbardziej ulubiony klient u lekarza. Wszyscy inni są tak zwanie gesetzlich versichert, czyli są w kasach chorych ubezpieczeni, tak jak oczywiście też ja. A osoby, które są długo bezrobotne na Hartz-IV, są liczone jako prywatnie ubezpieczeni. To jest druga rzecz. Jak się popatrzymy dalej, no na przykład tym osobom im się należą dodatki. Dodatki na meble, potrzebuje nowe meble, może w swoim mieście czy w swojej komunie dać związek, że nie związek, tylko po prostu podanie na nowe meble, na nowy telewizor, na nową pralkę, zmywarkę. Wprawdzie oczywiście nie najnowsze urządzenia, albo też może nie nowe, ale dostaną za darmo rzeczy. I to się tak ciągnie coraz dalej. Dlatego takim osobom, ja znam ludzi, którzy są od 20-30 lat na bezrobotni. Oni mi mówią w twarz, że im się nie opłaca pójść do pracy, ponieważ jak policzą, ile zarobią, minus ile zapłacą za mieszkanie, za to, to może mają w porównaniu z tego, co dostają od państwa, 100 czy 200 euro więcej. Lepiej cały dzień siedzieć w domu. Wiesz, ja to widzę w redakcjach, bo widzę to szczególnie po moich koleżankach, których większość no, nie pracuje na pełen wymiar. I moim zdaniem jest to już problem społeczny w Niemczech, bo wiadomo, jeśli się pracuje, akurat w mediach często są takie na 25 godzin takie umowy. Po pierwsze, że jest to w gruncie rzeczy mało pieniędzy, redaktorzy nie zarabiają w Niemczech dobrze. No i to jest właściwie, cementujemy pozycję swoją jako redaktor rangi średniej, tak?
kto pracuje 25 godzin tygodniowo i jest w takiej redakcji do godziny 13, no ma średnie szanse lub raczej tendencyjnie zerowe, żeby stać się zaraz naczelnym, prawda? Więc kim staje się naczelny? Naczelny jest mężczyzną, niekoniecznie ojcem, tylko kimś, który po prostu ma jest cały czas dyspozycyjny. Więc to rodzi kolejne problemy. I taka kobieta, która pracuje dekady na właściwie połowę, tak, czy nie wiem, 60% etatu, ona będzie miała też strasznie mizerną emeryturę. Zgadza się. Więc ciągniemy ten problem i to jest, powiem ci, nie wiem, mentalnościowy, społeczny problem, czy może problem w tych relacjach rodzinnych, jak sobie poradzić z opieką nad dziećmi i tak dalej, bo coś tutaj nie gra. Tak, mamy tu kilka problemów. Trzeba się też popatrzeć od punktu, powiedzmy, pracodawcy. Osoba pracująca na pełny etat, to co na miesiąc kosztuje pracodawcę, to jest prawie dwa razy tyle niż ta osoba, która wtedy dostaje tę wypłatę. Ja to widzę, u nas mamy pracowników na cały etat i to co oni dostają na rękę, to mi to kosztuje prawie dwa razy tyle. Bo muszę zapłacić połowę kasy chorych, połowę ZUS i tam są jeszcze inne dodatki. Dlatego wielu pracodawców woli wziąć osobę na pół etatu. Albo teraz mamy ten midi job do chyba 1400 czy do 1300 euro, nawet nie wiem. Gdzie te koszty miesięczne dla pracodawcy są o wiele niższe. Też dużo pracodawców woli zatrudnić osobę na 550 euro etat, wziąć kilka takich osób, ponieważ to, te koszty, które się płaci miesięcznie do ZUS-u w Niemczech są od punktu pracodawcy masakryczne. Ale powiedz mi proszę, ty jako pracodawca, tak? W waszym zakładzie, jak to wygląda od tej strony produktywności? Masz jednego zatrudnionego na te normalne 40 godzin, tak? No i poznajesz jego produktywność, jego wydajność. I czy to jest równowartość dwóch osób na pół etatu? Jak to widzisz? Wiesz, to nie możesz aż tak porównać, ponieważ... Te osoby, które są na ćwierć, bo te powiedzmy półetatowiec albo ćwierćetatowiec, jakby to nazwać, ich nastawienie do pracy nie jest aż tak mocne, jak osoby na cały etat. Masz na myśli motywację po prostu, motywację, tak? Ta osoba ci przyjdzie na kilka godzin, odbębni swoją pracę i pójdzie do domu, bo wie, że ma tyle i tyle godzin, więcej nie zarobi, więcej powiedzmy się w tej firmie dalej nie dojdzie, to motywacji nie ma, żeby coś siebie więcej pokazać. A osoby normalnie oczywiście, osoby, które są na cały etat, się bardziej starają, chociaż to też nie jest powiedziane. Też się spotkałem z przypadkami, że osoba na cały etat, powiedzmy, nie nadawała się do tej pracy, a z motywacją też było zero. A komentarz był, jak ci się nie podoba, to mnie wyrzuć, a i tak nikogo nie znajdziesz. To się słyszy coraz częściej. Mam wielu klientów, którzy właśnie bardzo, bardzo narzekają, że nie są w stanie znaleźć pracowników i bardzo dobrze płacą, ponieważ nie ma. Albo nie chcą ludzie pracować, albo teraz mamy tą mentalność, że chcemy pracować tylko 30 godzin tygodniowo, zarobić, ale jak 50 godzin tygodniowo i jeszcze najlepiej auto firmowe. Kolejna wielka dyskusja w Niemczech to jest to, żeby przejść na czterodniowy właśnie tydzień pracy. Jak to widzisz jako pracodawca?
Powiem krótko, jak ma ten model niby wyglądać. Bo w założeniu mają być to 4 dni po 10 godzin pracy. I długi weekend, który zaczyna się w piątek, cały piątek wolny, sobota, niedziela. Jak to wygląda z twojej strony pracodawcy? Jak to widzisz? To wszystko zależy w jakiej branży. No powiedzmy w takiej branży medialnej albo dziennikarstwo, albo w takich branżach myślę, że z tym nie byłoby aż takiego problemu. To jest możliwe. Nie, Tomas. Ja uważam, że w mojej branży byłaby to tragedia. Byłoby to straszne. Zobacz, co się dzieje z mediami w weekend. No tak, no masz tą dziurę medialną, to się zgadza. My żyjemy z newsów. My żyjemy naprawdę z newsów i powiem ci, już teraz jest problem z tymi dwoma dniami. Jest bardzo trudno, żeby ktoś przyjął dyżur weekendowy. To jest dyskusja, Jezus Maryja, co się dzieje, żeby taki dyżur, ojejku. To jest straszny problem, jak mówimy o dwóch dniach. Co się stanie, jak będą to 3 dni? Powiem ci, z mojego punktu widzenia, przynajmniej w naszych branżach, to jest rzecz niemożliwą, ponieważ maszyny potrzebują dany czas, żeby tę pracę wykonać. I czy to jest 8 godzin, czy 2 godziny dłużej, to raczej mi to nic nie da. Ta produktywność się nie powiększy. A 3 dni, żeby stały na maszyny, to raczej większość przedsiębiorstw produkcyjnych raczej sobie na to nie może pozwolić. Nie przy tych kosztach, które teraz mamy. Gdyby, no powiedzmy, ta produktywność była pasująca do tego czasu, to okej, ale we większości branż raczej przyszłości na te 4 dni nie widzę. Ale jest to olbrzymia dyskusja, tak. Bardzo, bardzo aktualna. Ale zauważ, to jest głównie dyskusja też na portalach, to jest w firmach medialnych, start-up, że oni coś nowego produkują, ale w przemyśle raczej tego nie widać jeszcze. Wiesz co, zainteresowała mnie takie ogłoszenie, taka firma z tego całego środowiska nowej, zielonej energii. Chodziło o monterów. I oni pracują na akord. Nie? Jak montują taką farmę, jak montują te panele, no to montują je akordowo, nie? Tak. Tak samo na tych turbinach. I oni już to znają, bo to chodzi o te platformy na morzu i tak dalej. I było to tak zrobione. Chcesz pracować 4 dni i mieć 3 wolne? Przyjdź do nas. To były te duże litery, małymi literami, co jest do zrobienia. No. To miało po prostu przykuć uwagę. W gruncie rzeczy chodziło tu o pracę na akord. Tak. W krótkim czasie zostajesz wysyłany na przykład na taką platformę, tak? I potem dostajesz jakby ten czas wolny, odbębniasz sobie w ten piątek. Więc są widocznie też firmy, które próbują troszkę kombinować z tym tematem. Są. Powiem ci, ja kupę lat, zanim otworzyłem firmę, pracowałem w firmie produkującą chipsy do komputerów. Kupę lat pracowałem, 13 lat i to pracowałem na 4 zmiany. O chipach, tak? O chipach. Tak. Okay. O chipach. I to pracowałem na 4 zmiany. To wyglądało w ten sposób, że się pracowało 7 dni na 3 zmiany, czyli powiedzmy 2 dni na rano, 2 dni po południe, 3 nocki i to tak się zmieniało i się miało 1,5-2 dni wolnego. Czyli jako sobota, niedziela, jako dzień wolny, to miało się tylko raz w miesiącu. Głównie było, powiedzmy, poniedziałek, wtorek wolny, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. To było raz w miesiącu, prawda? I w tych 4 zmianach było jeszcze coś takiego, że jak się pracowało na te 4 zmiany, osiągowało się prawie 40 godzin tygodniowo. Ale jak było troszeczkę mniej pracy, to przechodziliśmy 4 zmiany na średni etat pracy, to pracowaliśmy wtedy tylko 35 godzin. To wychodziło wtedy, że nie pracowało się 7 dni w tygodniu i 3 dni, tylko miało się 6 dni w tygodniu i potem 4 dni wolnego.
i potem był jeszcze etat niski, że było jeszcze mniej pracy, to pracowało się 4 dni, potem się miało 3 dni wolnego. Czyli powiedzmy, jako taki model flexi można sobie to wyobrazić, że powiedzmy firma ma duże zlecenie, to leci no na wysokich godzinach, a potem jak powiedzmy w zimie albo na lato są mniejsze zamówienie, to lecą na tym niskim modelu i to wtedy mamy 4 dni pracy. To mogę naprawdę sobie to wyobrazić, że to funkcjonuje, ale ogólnie no to 4 dni pracować, a za 5 dni dostać pieniążki, to jakoś to ciężko widzę. Zobaczymy. Będziemy śledzić, co Niemcy dalej na to, a my powracamy do Bundesligi. Tak. Czym jest Bundesliga dla Niemiec? Religią. W jednym słowie. Aż tak. Słuchaj, Bundesliga jest religią. Zwłaszcza jak jeszcze mieszkasz albo pracujesz w takich miastach jak Dortmund, czyli BVB, Gelsenkirchen, czyli Schalke, München, czyli Bayern, Köln, Kolonia, czyli FC. Te całe miasta, ta cała społeczność żyje piłką nożną, to jest religia, a stadiony to są kościoły. Spójrzmy, czy na Dortmund, czy na München, jakie tam są stadiony. Mam Dortmundzie... na końcu języka, żeby powiedzieć, o mój Boże, o mój Boże. Tak, ale jest tak. To nie jest, że tylko, no powiedzmy, pan domu żyje piłką nożną, to całe rodziny żyją piłką nożną. Tu chodzi się na mecz nie samemu, tu chodzi się mecz z całą rodziną. My tutaj mamy, że my tutaj z wiosek tygodniowo są zamawiane autobusy i tymi autobusami kibice od nas, prawie z każdej wioski albo z miasteczka, jadą na mecz. Jako przykład mamy w Dortmundzie, żeby wejść na mecz, trzeba mieć bilet. A bilet zwykły dostać jest bardzo ciężko. Większość tych osób, które chodzą na te mecze, mają tak zwane dauerkarty. To są bilety całoroczne i żeby taki bilet całoroczny dostać, no teraz kolejka jest chyba, jeżeli się nie mylę, 7 czy 8 lat, coś w tym rodzaju. Głównie tu chodzi o to, że jak ktoś ten bilet całoroczny ma, a na ten mecz jakiś tam nie idzie, to te bilety się daje znajomemu, sąsiadowi i to przekazuje się dalej. I albo też niektórzy sprzedają te bilety na jeden mecz, prawda? To tylko tak funkcjonuje, żeby wejść... Ale poczekaj, czy ja dobrze zrozumiałam, że czekasz w kolejce tak. 7 do 8 lat, żeby tak. dostać... Dała kartę. Tak. Przynajmniej na Dortmund. Naprawdę. To nie, te karty, co rok jest pewna ilość kart, które... Nie kosztuje takie coś? Oj, powiem ci szczerze, to zależy też od miejsca, ale to są sumy kilkaset euro na rok. Dokładnie ci nie wiem, bo ja nie mam dała karty. Ja żyję z tego, że ja mam dobrych klientów, duże firmy, które mają własne karty i od czasu do czasu powiedzmy dostaję na dany mecz dwie karty, to idę z kimś, jak coś się robi wolno, bo tak to człowiek by nie był w stanie. Tak, miałem już okazję w pierwszym rzędzie siedzieć albo też na trybunie VIP z bufetem, z piciem, to też już przeżyłem, to takie coś innego było. Ale ogólnie co rok są wydawane nowe dała karty, które powiedzmy pewne osoby zmarły albo nie wykupiły, to potem na następny sezon one idą do sprzedaży. To jest warto zauważyć, że ten jeden dzień, w który ten sklepik otwierają, ta kolejka nawet do kilku kilometrów jest, żeby tam jakąś kartę dostać. Ale ogólnie okres oczekiwania na te karty całoroczne jest kilka lat. Przynajmniej w Dortmundzie. Ale myślę, że w wielu innych właśnie miastach, które wymieniłeś, też. Ja chciałam się powołać na coś innego, bo mi się zdaje, wspaniale określiłeś tą kwestię religii. I podobnie jak w przypadku instytucji kościoła,
to ta Bundesliga ma też szaloną siłę integracyjną, moim zdaniem. Oczywiście. I wtedy też ta wygrana w Szwajcarii, w Bern, był chyba ten finał, nie? 56 roku, tak? To znaczy Niemcy jako Niemcy wracają z powrotem do cywilizowanego świata. Są znowu kimś, tak? Po tym upokorzeniu tej przegranej wojny, bo to ich bardzo dotknęło, było wielkim upokorzeniem, są znów tym kimś, są Weltmeister, nie? To słowo mistrz świata, oni to stosują też, co chodzi o eksport na przykład towarów, nie? Tak. Eksport Weltmeister. Bardzo, bardzo często Niemcy chcą być tym mistrzem świata w czymś. I ta piłka nożna jest też, funkcjonuje integracyjnie, co chodzi o klasy społeczne. To się zgadza. Bo piłkę nożną ogląda rodzina i lekarz i ten ciężko pracujący robotnik, tak? Też ze swoją rodziną ogląda ten sam mecz, nie? Tak samo. Przeżywa, oni mają od razu jakiś temat tam, który mogą ze sobą tam o tym rozmawiać. Uważam, bardzo integracyjna funkcja społeczna między klasami, ale także między regionami. Zobaczmy, już zaczęliśmy obracać regionami, a Niemcy są jednak krajem jako kraj federalny i też historycznie rozwijający się bardzo różnie. Tak. No to ten futbol i ta Bundesliga jednak scala też regiony. Tak. To się zgadza. Tylko jeszcze coś dodam, taką ciekawostkę. W latach 20. na tym pierwszym stadionie właśnie w Schalke był taki jeden duży plakat, na którym stało, że wszyscy są równi na murawie i pod murawą. O, jak to fajnie się składa z tym, co opisałeś, czym jest futbol. Tak. Wow, super. O Jezu. Tak. I dlatego myślę, że w Niemczech jeszcze doszło do tego, że po prostu jako sport jest to oczywiście bardzo popularny sport. No i z Niemiec pochodzi po prostu bardzo dużo słynnych drużyn i słynnych piłkarzy. Oni osiągnęli jednak to mistrzostwo, tak? Tak. To do tej pory, chociaż powiem ci, że to mistrzostwa świata w Bern, to do tej pory w Niemczech prawie każde dziecko zna. Jak się powie Wunder von Bern, czyli cud z Berna, to każdy prawie wie, o co w tym zdaniu chodzi. Kilka lat temu był też film nakręcony, Das Wunder von Bern. I do tej pory jednak ta data jest bardzo, bardzo wspominana. Może krótko wymienimy, bo Niemcy ważnych dla siebie momentach zdobywali to Mistrzostwo Świata. To był 1954, tak. Dosłownie parę lat po wojnie. Upokorzone, pobite Niemcy podbijają świat piłki nożnej, tak? Tak. Następnie w 72, a zaledwie dwa lata wcześniej były te straszne wydarzenia na Olimpiadzie w Monachium, która była totalną klapą. Ośmieszyli się przed światem, zbudzili różne duchy przeszłości, tak? Do tej pory. 72 rok, nic nie wyszło w Monachium, wszystko było tragedią, ale w 74 Franz Beckenbauer, Kaiser, trzyma puchar w górę, nie? Też niesamowity moment, myślę dla nich. Ale to już były te Niemcy zachodnie, te Niemcy syte, bogate. Bogate już. No i moim zdaniem bardzo ważne dla Niemiec, 1990 rok. Tak, zjednoczenie Niemiec. Włoszech. Tak. To było bardzo ważne. Moje najbardziej intensywne Mistrzostwa Świata, które oglądałam. Bo oglądałam, drodzy Państwo, ja przyznaję się, każdy mecz. Każdy mecz. Wtedy chodziłam jeszcze do szkoły podstawowej w Niemczech i były takie zeszyciki. I to obojętnie, czy chłopiec, czy dziewczynka, nie było różnicy.
Kojarzysz pani Niechewdę? Tak, panini. Do tej pory się zbiera naklejki. Do tej pory, jak mamy Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, taki zeszycik, tak jak w sklepach Rewe na przykład, można dostać i potem zbieramy te nalepki z piłkarzami. Ale to było przeżycie, nie? I się potem wymienianie, a ty masz tego, ty masz tego, choć się wymienimy, bo ja mam podwójnie. Tak, to było niesamowite i też naprawdę ten finał, tak, to było wielkie przeżycie dla Niemiec. Tak. I ostatnia wygrana, 2014 rok, niesamowity finał, chyba rekordowy jakoś. Niemcy wygrywają z Brazylią w jakimś niepotwornym wynikiem. Zgadza się. I tu widzimy tak już, moim zdaniem, tak po raz pierwszy, że społeczeństwo zostaje, jest dumnym, że są Niemcami. Tam wchodzi taka pierwszy raz, jak się zapytałeś, człowiek... A nie było to w 2006 przy mistrzostwach w Niemczech? Też, ale to już w 2014, to ja dowiedziałem to trochę bardziej. W 2006 też, ale w tym 2014 to widziałem to troszeczkę bardziej. Przed tymi całymi kryzysami uciekinierów, ten COVID, to jednak człowiek to widział, że jednak była ta jedność, był ten sztolc, czyli ta duma wracała. Wprowadzę teraz takie bardzo kontrowersyjny tok naszej rozmowy. Właściwie po tych mistrzostwach Niemcy zapadają w totalny kryzys piłki nożnej międzynarodowej. Który się ciągnie do teraz. Powiedz, Tomasz, ludzie na stadionie, tak? Tak jak ty mówisz, cała rodzinka, tatuś idzie, synek idzie, córeczka się tam człapie za nimi, mamusia już ma ten gotowy kotlecik, tak? Chlebki ze sobą. Ale powiedz mi, co ludzie o tym sądzą, że po 2014 nie wygrano nic? Wiesz, Klapa po klapie. Powiem ci to tak z mojego punktu widzenia. Ja to widzę coraz bardziej, że jeszcze w 2014 roku ta drużyna Niemiec to była Die Deutsche Mannschaft. Drużyna narodowa Niemiec, prawda? Potem nie wiem, komu to wpadło tak do głowy, żeby to kompletnie zmienić, że to brzmiało może dla niektórych za radykalnie, że zmienili na Die Mannschaft, czyli drużyna. Że już nie była drużyna Niemiec, była tylko drużyna. I nie wiem, czy wtedy słyszałaś to, że na przykład na autobusach, które zwróciła na to uwagi, wiesz? Piłkarze, tak, nie pisało już Deutsche Mannschaft, tylko pisało Die Mannschaft. Mhm. I to dopiero od zeszłego roku znowu to zmienili, że jest znowu Die Deutsche Mannschaft. Ale wiesz, na co ja zwróciłam uwagę? Mhm. Na brak gwiazd. A to swoją drogą. To swoją drogą. I wracam do tych pani Niechewdę, tak? Widzisz, Müller, nie, poczekaj, jakiemu było? Füller. Rudi Füller. Klinsmann. Przecież, a potem ta druga generacja, Schweinsteiger, Podolski, nie? Klose. Klose. Że jednak piłka potrzebuje gwiazd. Dzisiaj tak na szybko nie mogłabym wymienić trzech nazwisk. Bo tak nie masz teraz gwiazd. Masz kilka piłkarzy, którzy są już prawie przed 40, czy po 30 grubo, ale tak jako gwiazdy, które teraz przyjdzie, jakieś nowe pokolenie, nie ma. Naprawdę nie ma. Dlatego to, co było w Katarze, ta oglądalność w Niemczech nie była wysoka. Mistrzostw Świata. Naprawdę nie była wysoka. W porównaniu z 2006, 2014 oglądalność była niska. Nie było też auto, korzo na ulicach z flagami. Tym razem jednak ludzie nie widzieli tego połączenia
tej drużyny z tą piłką, z sobą. Tego brakowało. No i wiesz, że do Bayern München musi przyjeżdżać, bo to taka drzazga jest na niemieckiej duszy, że musi z Wielkiej Brytanii przyjeżdżać Harry Kane, żeby sobie poradzić, no bo Niemcy mieli ten dla nich straszny, straszny mecz z Wembley, prawda? Co do tej pory jest bardzo, bardzo powiedzmy, Anglicy mówią był gol, Niemcy mówią nie było golu i do tej pory taka wieczna kłótnia. No i myślę, że Liga Brytyjska, tak, ale także nawet francuska, którą długo się nie oglądało. Bo ja na przykład z lat 90. czy wczesnych 2000. Nie kojarzę, żeby ktoś śledził francuską ligę. Ja na przykład od czasu do czasu oglądałam holenderską. Ale w tamtych czasach śledziło się oczywiście Serie A we Włoszech. Tak. Potem przyszedł ten super czas hiszpańskiej ligi. Teraz nawet już ogląda się francuską i na tle tych super lig, tak? Bundesliga zaczyna wyglądać szaro. Zobacz, jak długo nie wygrano Champions League, nie? Tak. Wiesz, to co ja tutaj widzę, w Niemczech się powoli robi taka nudność, ponieważ ciągle wygrywa ta jedna drużyna od lat i ludzie już sobie tak mówią, no po co mam tą piłkę nożną oglądać, jak i tak wygra Bayern München na końcu. Tak, ale widzisz, okej, Bayern München wygrywa mistrzostwa Niemiec, ale Bayern München coraz rzadziej wygrywa z innymi dużymi drużynami. Tak. Mieliśmy ostatnią zmianę trenera w Bayern München w zeszłym roku, prawda? I moim zdaniem te sumy, które teraz są ogólnie w piłce nożnej, pieniężne, to jest już przesada. To naprawdę jest przesada. No, Ronaldo czy Messi to są masakryczne sumy. Teraz Kane za 100 milionów do Bayern München, co jeszcze kilka lat temu Hoeneß głośno mówił, że trzeba być wariatem, żeby wydać 100 milionów za jakiegoś piłkarza. To mieliśmy wczoraj taki właśnie był pierwszy mecz Bundesligi w tym sezonie przeciwko Bremen chyba grali. No to wisiał taki ładny plakat Uli Hoeneß. I co powiesz na te 100 milionów teraz, prawda? To są masakryczne sumy. Może parę słów właśnie o tym klubie. FC Bayern München. Jeśli pozwolisz, tak? Oczywiście. Oni i pieniądze. Największy, najbogatszy klub piłkarski w Niemczech, ale właśnie wieloletni szef tego klubu, Uli Hoeneß, przecież nawet poszedł do więzienia. Tak. Ale tak. Dniówkę miał. Proszę? Dniówkę miał. Tak, ale no chodziło o kwestię, tam chodziło o 31 milionów, tak? Który on tam oszukał na podatkach. No, znacząca suma. I dlatego pieniądze, ale także takie kombinatorstwo, oszustwa, także korupcja, bo Niemcy mieli i na początku lat 2000 straszny, straszny skandal. Pamiętasz WET-skandal? No. Że w Bundeslidze można za pieniądze po prostu kupić wyniki. Ale słuchaj, ale to nie było po raz pierwszy. To było już raz, jeżeli się nie mylę, to były dwa kluby, Arminia Bielefeld, chyba Arminia Bielefeld i Rot-Weiss Essen, chyba w latach 20. czy 30. Była już, nie, w latach 70. 1970 była ta sama afera, że ten mecz był kupiony. I tam było, że i piłkarze oraz związkowcy z BVB byli w to związani, że mecz był po prostu kupiony. Wiesz, jak tak myślę, że ta rodzinka, tak wyobrażam sobie, jak wędruje do tego stadionu i to przeżywa i tak dalej i wierzy jakby w ciężką pracę i ten sport. I słyszy się gdzieś w tle, wybuchają te skandale, jakby sumy się dwoją, troją, prawda, cały czas wzrastają i stają się astronomiczne dla normalnego człowieka, nie, już niezrozumiałe.
bo myślę, że ten transfer Harry Kane'a to nie jest ukłon dla tych zwykłych fanów. Nie, nie, to jest. I dlatego nie wiem, czy nie jest właściwie fußball i rola Bundesligi nie jest właściwie w Niemczech w odwrocie. Co ty o tym sądzisz? Powiem ci, ja ogólnie widzę, że piłka nożna idzie w dół. Obojętnie, czy my się popatrzymy teraz na Bundesligę, czy my się popatrzymy w kierunku Anglii, Włoch, czy też Hiszpanii. Te sumy są tak wysokie. Spójrzmy teraz na Arabię Saudyjską albo Katar. Oni płacą teraz masakryczne sumy top piłkarzom, żeby przeszli do Kataru albo do Arabii Saudyjskiej. I to już z piłką nożną nie ma nic wspólnego. Każdy normalny człowiek się zastanawia, czy to jeszcze jest sport. Czy ta piłka nożna to jest sport, czy to jest tylko już jako czysty biznes? Tak, ale wracając jeszcze jakby do Niemiec, bo musimy też, mi się zdaje, mówiąc o piłce nożnej, Bundesliga to jest wiadomo ogólnokrajowa, medialna szalenie, relacjonowana na wszystkich kanałach sportowych, prawda? Wszystkich kanałach telewizyjnych, przepraszam. Nie wiem, czy jeszcze tak jest, ale jak ja byłam młoda, to mogłam słuchać na przykład w radiu też mecze. Tak, może słuchać. Powiedzmy, z oglądaniem jest trochę gorzej, bo teraz jest wiadomo, kto kupi te medyjne prawa, czy to jest Sky, czy ktoś inny, to tam możesz tylko ten mecz, kupując abonament, obejrzeć. Tak jeszcze w radiu, jak masz szczęście, no to usłyszysz ten mecz. Ewentualnie w internecie. Chciałam powiedzieć, że w Niemczech bardzo rozbudowane są też także ligi na poziomie regionalnym. Mamy drugą ligę, mamy trzecią ligę, regionalną ligę i to się bierze stąd, że jako przykład, tak jak już powiedziałeś, każde miasto ma tutaj swoje małe stadiony. Ja mieszkam na przykład we Warsztajnie, z czego Warsztajn się składa z kilku złączonych, powiedzmy, takich małych mieścin i każda z tych mieścin, wiosek, to są wioski, ma swój własny stadion. My tutaj mamy też niedaleko stadion piłki, to jest któraś chyba piąta liga, czy już czwarta liga, już nawet nie wiem. I tam są trenowani chłopcy i dziewczynki już od małego. To jest na wioskach tutaj normalne, że jak się ma dziecko, to dziecko idzie do klubu sportowego i gra w piłkę nożną. Pochwalę się, bo w wioseczce właśnie w Jaglu na placu zabaw taki miejscowy trener, bo to są tacy w gruncie rzeczy ludzie prywatni, tak? Tak, którzy tak. Lubią ten sport, no zwrócono uwagę na mojego syna. No to sukces. I został tam zapraszany. I tak to po prostu funkcjonuje. Że nie idzie się uchronić, od razu jest tu przedstawiane, słuchaj, w czwartek mamy trening, chodź. I że tak po prostu ta młodzież dorasta w tych klubach miejscowych, nie? Tak to w Niemczech funkcjonuje, że od samego tutaj idą grać dzieci w wieku 4-5 lat już. Tak, i naprawdę powiem ci, szybko grają bardzo dobrze, bo te takie gzówki małe, słuchaj, zasuwają niesamowicie. I naprawdę to się w okresie mojej młodości też dopiero zaczynało, bo ja na przykład jako nastolatka grałam w piłkę, ale to były początki. Nas dziewczyn było wtedy jeszcze bardzo mało, a dzisiaj naprawdę chłopcy i dziewczynki grają na równo. Tak, grają na równo. Mamy też drużyny mieszane. Ja się też już nieraz spotkałem, że są drużyny, gdzie jest więcej dziewczynek niż chłopców. To też już często widać. Jeszcze w latach 90., tak połowa lat 90., no gdzie praktycznie była tylko piłka nożna, przyznałem się. Akurat w tym regionie na północy Niemiec, gdzie dorastałam, tam była jeszcze piłka ręczna. Wy macie tam piłkę ręczną jeszcze. U nas jest znowu
trochę inaczej, bo ja mieszkam w Zaolandu, są to wioski i tutaj jest jeszcze trzeci sport. Szyce. Czyli wiadomo, co rok jest Szycenfest, co rok są te parady strzelców i tu jeszcze we wioskach są te kluby strzeleckie. A. Nie, to już wtedy na północy raczej wymierało. To był taki folklor w miasteczkach, wiesz? To już tak na wsiach. Był co prawda ten festyn, ale to już nie było dla nas nic. No i graliśmy w tą piłkę. No i były podzielone te drużyny. Były dla dziewcząt i dla chłopców. Ale to, że teraz jest to razem, to powiem ci, to musi być coś bardzo nowego, bo tego nie znam. Wiesz, no to jest, tutaj to już u nas to robią też mieszane. Są wprawdzie też no, drużyny, że tylko chłopcy albo tylko no, dziewczynki, ale często się to łączy razem, ponieważ jest inny problem. Jest coraz mniej trenerów, czyli inaczej mówiąc osób dorosłych, które chcą to prowadzić, ponieważ ta mentalność rodziców też się bardzo zmieniła. Mam sąsiada, który no, na przykład jest sędzią, on gwizdkuje. Dzisiaj też chwilę u niego byłem, wrócił no właśnie z meczu i mówi, no, że po prostu nastawienie rodziców jest bardzo agresywne teraz, że dzieci muszą super grać, a jak źle grają, to jest wina innego i to oberwie wtedy sędzia. Widzisz? To w moim czasie w ogóle to nie było tak. Kiedyś tego nie było. Teraz od kilku lat, niestety ta mentalność się bardzo zmieniła. Też sąsiad obok, on trenował dzieci, po 5 latach teraz stwierdził, że naprawdę nie ma nerwów, żeby się kłócić z rodzicami i wysłuchiwać, jaki ten Jasiu jest wspaniały, a Bruno jest kijowy i wszystko ich syn robi wspaniale, prawda? Ale czy mam to rozumieć tak, że wzbudziło to u rodziców jakieś takie chore ambicje, tak? Co tak, chodzi mam, o karierę dzieci? Zgadza się. Tego mi właśnie brakowało. Chore ambicje. My żyjemy teraz w takiej powiedzmy w społeczeństwie, gdzie jest bardzo nacisk na sukces. Wiesz? I to już widzimy już od młodych lat w piłce nożnej, jak dzieci grają, że one muszą pokazać to najlepsze. One muszą być pierwsi. A już nie gra roli, żeby dziecko się zabawiło, żeby pokazało, że to się podoba. Nie, teraz jest pokazane, że musi być pierwszy, musi być najlepszy. Powiem ci, że jeszcze w latach 90. było to raczej takie miejsce właśnie dla nas, gdzie nie było naszych rodziców. Tak, teraz to już to my żeśmy się spotykały, my byłyśmy raczej te dziewczyny, te niegrzeczne, tak? No bo w końcu grałyśmy w piłkę i tak dalej. No i po tych meczach, po tych treningach, no robiłyśmy czasem niegrzeczne rzeczy, tak? Ktoś zapalił papierosa na przykład, czy jakieś takie sprawy. Wiesz, raczej była to przestrzeń bez rodziców. Kiedyś tak, ale teraz jak spojrzysz na trening, to masz coraz częściej, że dzieci przychodzą z rodzicami na ten trening, że znasz to określenie na pewno helikopter Eltern. Tak. Że rodzice helikoptery, to się można było powiedzieć. To naprawdę teraz z tymi rodzicami, z tymi dorosłymi to jest bardzo skomplikowanie się zrobiło. Powiem ci, dziwne i niepokojące, nie? Bo w końcu ten dzieciak ma się tam wylatać, mieć frajdę. Ma się wylatać, ma zobaczyć, że to mu się podoba i to ma mu sprawiać przyjemność, a nie, że stoi za rogiem rodzic i już tymi orlimi oczami każdy ruch ogląda. Wiesz co, bo to w gruncie rzeczy ten fajny byt, tą fajną rolę tego futbolu w końcu zniszczy. Jeśli ten dzieciak będzie to kojarzył ze stresem, tak, nie wiem, ze stresowanymi rodzicami, którzy go sztorcują, bo nie strzelił tak czy siak, nie? To jemu się to odechce. Tak. Dlatego ja to
będzie kojarzył po prostu z czymś złym, wiesz? Dlatego też już widzimy no powoli, że coraz mniej dzieci przychodzi do tych klubów piłki nożnej. To już od kilku lat słychać, pokazane też jest w mediach, że te małe kluby już powoli to zamykają, ponieważ nie ma tego młodego, nowego pokolenia już. No i do tego dochodzi też na pewno kwestia czasu dla tych trenerów, nie? Bo ja podejrzewam, że to są podobne struktury jak te, które ja tak znam, czy to, o czym się mówi. Drodzy Państwo, ci trenerzy właściwie tacy na tych wioskach, w tych małych klubach, no to oni, wiadomo, że te pieniądze, które tam dostają, to są jakieś minimalne sumy. My tam mówimy o jakichś tam 8-9 euro, nie? To są symboliczne w ogóle. Symboliczne, niektórzy nawet nic nie dostają, ponieważ to traktują ehrenamtlich, czyli sami od siebie w czynie społecznym. Jedna z moich znajomych, które właśnie, ona była kiedyś taką półprofesjonalną akrobatką, ale taką sportową. No i ona tam w tej swojej wioseczce taki trening ma i od niej właśnie wiem, że ona pobiera, nawet jako ta niby honorowy trener, ten Irna Amtla, ona coś ma, jakieś takie na dojazd czy coś. Tak, tak, tak. To jest jakieś 15-16 euro, coś tam na jakieś tam, żeby miała na dojazd i na jakieś tam, nie wiem, małe wydatki czy coś te podstawowe. To są takie kwoty. Tutaj w ogóle tym ludziom akurat nie chodzi o pieniądze. Oni to robią z dobrej woli. Ale możliwe, że to też zaczyna już kuleć, no bo na to trzeba też znaleźć czas. Okay, opowiedziała mi, że na przykład dla niej, no to jest kwestia, tak, jednego pełnego popołudnia i pół dnia na weekend. Bo jeszcze są jakieś turnieje wtedy, nie, gdzie ona jedzie. No i może ludzie już nie mają czasu, ochoty, są zajęci czymś innym? Też inne kluby, te wioskowe i mało miasteczkowe też już padają. To już no nie chodzi o te kluby piłki nożnej. Mamy też kluby, no na przykład, co w Niemczech było bardzo popularne, tenis. To te kluby tenisowe, wioskowe też padają. Pływalnie, to wszystko powoli zostaje zamykane. Powiem ci, tenis to też wpada w taki mój czas, nie? Bo to lata 90. Steffi Graf, Boris Becker. Też grałam. Ale na przykład w Szlezwiku, w tym miasteczku, gdzie potem już zdawałam maturę, to na przykład był badminton i tak dalej, że były wtedy, mówimy o połowie lat 90. Mi się zdaje, że to było takie apogeum w ogóle możliwości sportowych w Niemczech. Zobacz, tak. Był fußball, no tak. Totalnie. Był tenis, no wielka moda. Była lekkoatletyka, no bo była wszędzie dostępna. Nie wiem jak jest teraz, ale były w Niemczech wtedy te Bundesjugendspiele. Były, dalej są. Tak, ale nie wiem, czy tak intensywnie, bo my jednak jako klasa żeśmy się przygotowali do tego, bo to, proszę Państwa, to są takie mistrzostwa szkół. Sportowe. I to naprawdę było tak na poważnie traktowane. I jak ja sobie tak pomyślę, że na przykład ja jako 15-16-latka, ile razy w tygodniu byłam na treningach, to ja swobodnie 3-4 razy mogę wymienić. No to po prostu z racji tego, jak ważny był wtedy sport, jak modny był wtedy też sport. Ale myślę, że to w upływie czasu bardzo spada. Trudno mi teraz wymienić, no nie znam tyle 16-latek, ale myślę, że żadna by już tak często gdzieś na jakieś sporty nie chodziła, bo po prostu to nie jest in, tak? To nie, nie jest, nie jest in życia teraz. Nie, to się zgadza. Powiem ci, z tenisem też spróbowałam, ale po jednym razie stwierdziłem, że do tego nie mam rączki. Nie jest to twój świat? Nie, to nie, powiem ci, zamiast na lewo, to mi ta piłka gdzieś na prawo poszła. Ach, po godzinie stwierdziłem, idę na piwo. O mnie tak było ze squashem. Moja pierwsza i ostatnia godzina squashu po prostu... Wiesz, że za słabłam na koniec. Po prostu squash jest dla mnie za intensywnym sportem.
Nie mogłam w to grać. Nie wytrzymałam squasha. Squash mnie złamał. Drodzy Państwo, tyle o sporcie i o Niemczech. Do usłyszenia. Serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na następne za 2 tygodnie. Życzymy jeszcze spokojnej niedzieli i powolnego powrotu do pracy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.